Wie pan, że tego nie można w ogóle przewozić? Aha, no nie wiem. Zapytaj wójta. Proszę pana, to naprawdę pod paragrafik podciągamy wszystko. I w tej chwili pana oddaję do służby operacyjnej. I służba operacyjna zadecyduje, co dalej zrobić z panem. Czy zostajemy, czy do... Ale rower konfiskujemy. Dobra, na nogach. Proszę bardzo, tutaj do odbioru w Opolu. W Podlesiu gościmy rowerzystów. W Podlesiu na przejściu granicznym. Dzisiaj pokazujemy młodzieży, że jak dawniej było, ale też chcemy uzyskać pewną promocję samej wioski oraz tego rajdu Babie Lato. Co skonfiskowaliście? Och, powiem, że ludzie się bawią dobrze, bo jedna osoba nawet w futrze jechała na rowerze. No nie może o tej porze na rowerze jeździć w futrze. Więc było podejrzana, oczywiście w futrze, tabletki, ekstaza. Byłem bardzo zdziwiony, ale cóż. Straż Graniczna interweniowała, zabrali. Mamy już spokój, a proszki są w laboratorium. Co? Kazano też zwrócić uwagę, zgodnie z nowym rozporządzeniem, na relikty PRL-u. No, musiałem goździki skonfiskować. No nie można wozić do Polski goździków. Jakiś alkohol przemycali? Tak, no alkohol przede wszystkim. Alkohol. Nawet ktoś mówi, że jedzie na wesele i wiezie wódkę, no bo naprawdę i rzeczywiście była wódka. No byłem bardzo zdziwiony, myślałem, że chce mnie oszukać, ale nie, była wódka. Panie kolego, co pan przewozi? Nic nie przewożę, rękawice, czapka. Zobacz, tu jakaś torebeczka jest. Torebeczka jest. Tam są tylko dętki, opona. O, zobaczymy, to się tak mówi, proszę pana. Nie ma problemu. Proszę pana, ja patrzę. Dobrze. A pan stoi i... Można, no niczego postawić można, nie? O, co to jest? To nie moje, to pan miał w ręce. Nie, proszę pana. Poważnie. Czy ktoś to widział, proszę pana, co to jest? To jest głębsza sprawa. Paragrafik na to jest. Ja nic o tym nie wiem. No jak to nie wie? Długo pan to zażywa? Nie. A co to jest w ogóle? Nie wiem w ogóle. Proszę skosztować. Ja Marycha! No co? No proszę pana, ja bym tu powiedział, że alkohol, nawet żeśmy w dniu dzisiejszym zarekwirowali piękne norki. Oprócz alkoholu, no, zdarzają się i narkotyki. No, jest to w tej chwili słynne tutaj w Podlesiu. Prawdopodobnie współpracują wszyscy z sołtysem. To jest takie podejrzenie. Jest podejrzenie, że współpracuje tutaj grupa przemytników z sołtysem. I prawdopodobnie dzisiaj będzie malutka akcja przeprowadzona przez grupę operacyjną Straży Granicznej.